Witam. W zasadzie dokończenie wczorajszego filmu Zakupy w Polsce na handel w UK. Pierwsza rzecz, którą dzisiaj zrobiłem, jak wszedłem do Lumpeksu, zobaczyłem kurtkę Barbour. I co ciekawsze, ona była na wagę. Nawet nie wyceniona, bo w tym samym lokalu wyceniali. Była połowa sekcja wycenionych rzeczy i sekcja na wagę. I to było na wagę. No, prawdopodobnie nie jest ta firma w ogóle znana w Polsce. Albo na pewno nie w kręgach ludzi, którzy chodzą po charity, ale kurteczka ma kilka takich plamek, które wyglądają na proste do usunięcia, ale to jest oryginalna kurtka na 100% i prawdopodobnie za nią wezmę jakieś 40 do 50 funtów. W tym samym charity dzisiaj jeszcze, charity, lumpeksie, bo to nie można inaczej nazwać, to był lumpeks, znalazłem kurteczkę Timberlanda, która kosztowała mnie już 40 zł, ale czyli załóżmy 8 funtów. Ja za nią wezmę z 29 do 35 funtów. I teraz nie dokończyłem wczoraj tego zegareczka jeszcze. Był taki ładny poliocik w pozłacanej kopercie z dorabianą bransoletą. Kosztował mi w zestawie tam 650 funtów złotych plus monety, które zaraz pokażę. Dwa zegarki, prawda? I bransoleta ze srebra, której nie udało mi się chyba tu pokazać, która będzie na którymś z moich filmików na pewno, bo jest przepiękna. Ażurowa bransoleta w srebrze o próbie 900. I tu proszę, cały klaser monet. Tutaj nic nie ma jakiegoś specjalnie ciekawego, ale na przykład tak. Ten cały zestaw monet tutaj to są srebrne dwuzłotówki i Piłsudski. To są 49 rok brązowe monety. Masa starych polskich monet, ale nie tylko takich naprawdę fajnych. Masa śmieci tak naprawdę. Jak sami widzicie, zresztą nie ma tu jakichś rewelacji. Jest kilka ciekawych monet, ale klaser kosztował mi coś koło 450 zł, ale tak, tutaj proszę, tu jest Piłsudski 50 tysięcy złotych srebrny i tu jest srebrny papież. Tutaj dalej jakieś monety okolicznościowe, jakieś takie z królami Polski i tu się zaczynają już ciekawe monety. Proszę. Kto wie, co to za moneta, wie, co to za moneta. Tu klasycznie polskie srebrne. Głębokim stemplem bita, to jest, o, to jest następca tej monety, bitej w srebrze. Ta moneta już jest bita normalnie w jakimś kupromiedzioniklu, czymś takim, nie? I jest tu kilka ciekawych monetek. Tak. Pewnie zostaną u mnie przez lata, ale może się streszczę je wystawię. Tutaj na pewno jest chyba 5 rublówka srebrna rosyjska. I kilka monet, już nie jestem pewien, czy nie są srebrne, ale to będzie po prostu, nie, jedna rublówka srebrna. I teraz tak, tu jest piękna sprawa. To są ręcznie bite monety. Kto wie, może mi powiedzieć dokładnie, co to są za monety. Tutaj już się zaczynają takie troszeczkę nowsze monety, ale wszystko to jest bite w srebrze. Od lat 1600. Tutaj jest kilka ciekawych monet, naprawdę. O, tutaj pokażę też awersy. Jakby ktoś mógł mi pomóc z identyfikacją tych monet, które tutaj są, byłoby świetnie, ułatwi mi to proces. Okay. Ciach. I cała masa monet niemieckich, na przykład tu są te monety z Hindenburgiem, 2 i 5 markówki, które są ze srebra. I tak, ten klaser kosztował mnie 450 zł teoretycznie. W praktyce kosztował mnie mniej, ale teoretycznie. W zasadzie kilka monet stąd tylko. W zasadzie jedna moneta prawdopodobnie pokryje mi cały klaser, wartość całego klasera. Któraś pewnie z tych, z tego rzędu, ale samych srebrnych monet przeliczając na srebro, które tutaj są,
to właśnie jest kwota około 400 zł z groszami. Notabene ten pan amerykański, o, jest troszeczkę inny niż widywałem srebrne w sprzedaży i muszę go przeanalizować w temacie, czy jest wszystko z nim ok. Jeżeli jest, no to też parę dziesiąt funtów za niego wpadnie. To tyle na dzisiaj, dzięki za uwagę i czekam na komentarze a propos tych monet.